Dzień dobry, cześć. Dzisiaj temat edukacyjny. Świętuję właśnie dzisiaj, nagrywam ten podcast w trakcie Święta Uniwersytetu Łódzkiego 24 maja. Mamy godziny rektorskie i ja rozmawiam z różnymi ludźmi po to, żeby zrozumieć sukcesy Liceum Ogólnokształcącego imienia Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, Liceum Uniwersytetu Łódzkiego, które jest publicznym liceum, bo w ostatnim rankingu perspektyw, czy w ostatnich rankingach, to liceum właśnie było najlepsze w regionie, jeśli idzie o ilość, o liczbę laureatów olimpiad przedmiotowych oraz o liczbę zdanych matur. Także gratulacje i chciałbym kilka słów poświęcić temu fenomenowi. Uważam, że sama idea tworzenia szkół przez uniwersytety jest realizacją jak najlepszych tradycji takich ośrodków jak Cambridge czy Oxford, które również prowadzą szkoły i to nie tylko w kontekstach takich, żeby wychowywać swój narybek. No to zaczynamy. Jako pierwszego chciałbym poprosić o głos założyciela, to znaczy inicjatora założenia Liceum Ogólnokształcącego Uniwersytetu Łódzkiego, profesora doktora habilitowanego Włodzimierza Nykiela, który w 2010 był właśnie rektorem Uniwersytetu Łódzkiego. Halo? Dzień dobry, panie rektorze. Mówi Jarek Płociennik. Chciałbym zapytać o początki Liceum Uniwersyteckiego, Uniwersytetu Łódzkiego. Pan rektor, jego magnificencja, był jednym z inicjatorów albo inicjatorem w ogóle powstania tego. Czy mógłby pan słuchaczom naszym podcastu powiedzieć coś na temat genezy tego liceum? O konieczności powstania liceum myśmy rozmawiali już w zespole, który przygotowywał program do wyborów i bardzo szybko tę koncepcję zaczęliśmy wdrażać, dlatego że właściwie już po rozpoczęciu kadencji bardzo szybko pan dyrektor dzisiejszy Tomasz Kłos został pełnomocnikiem do spraw powołania liceum. Dlatego, rozumiem, że on zajmował się oświatą, był znanym specjalistą z zakresu prawa administracyjnego, w zakresie, doktorat pisał w zakresie tym, szkolnictwa. Także nie pamiętam dokładnie co do dnia, ale właściwie od początku mojej kadencji jednym z pierwszych działań to było powołanie go na pełnomocnika. Tak. Do spraw utworzenia liceum. Tak, no bo pisał doktorat chyba o zarządzaniu liceami właśnie, czy też szkołami średnimi i to był właśnie taki specjalista od strony prawa. Tak, mhm. Tak. A właśnie mnie zawsze fascynowało to, że w takim Cambridge, na przykład Cambridge University, jest tak, że prowadzi swoje własne szkoły. I nie są to wyłącznie takie przedszkola, można powiedzieć, dla uniwersytetu, prawda? No bo to nie była tego rodzaju idea, żeby... No nie, to zupełnie co innego. To jest
koncepcja, która zakłada wykorzystanie potencjału uniwersytetu, przede wszystkim sięgnięcie do pracowników, którzy będą prowadzili zajęcia, tak. ale także ci uczniowie, w ogóle cała szkoła pozostaje w pewnych kontaktach także z tymi pracownikami, którzy trudnią się zadaniami badawczymi. Także to jest naturalne wykorzystanie takiego potencjału. To stwarza szerokie możliwości rekrutacji dla potrzeb dydaktyki w liceum. Tak, no właśnie, no bo tutaj jak rozmawiałem z panem dyrektorem i z panią wicedyrektor, no to tutaj podkreślano to, że liceum jest w tej chwili już no właściwie takim mini uniwersytetem w znaczeniu takim, że wiele dyscyplin jest jakby reprezentowanych, że nie ma takiego jednoznacznego profilu typu, nie wiem, techniczny profil czy jakiś klasyczny. Po pierwsze, myśmy zaczynali tylko od dwóch takich kierunków, tak. A dzisiaj jest ich no, znacznie więcej. A po drugie, ten model kształcenia zakłada no, pewną taką całościowość. To jest tutaj kompletność wykształcenia. Tutaj specjalizacja owszem ma miejsce, ale liceum oferuje bardzo szerokie spektrum możliwości, bardzo szerokie możliwości wyboru dla uczniów. Tak, no właśnie, podkreśla się tutaj, że to jest ciągle jednak liceum ogólnokształcące. Tak, tak. Panie rektorze, no wielkie dzięki. Ja myślę, że pan rektor może czuć niezwykle dużą satysfakcję po 12 latach no, w rankingach. Liceum okazuje się najlepsze w regionie, jeśli idzie o zdawalność matur i laureatów olimpiad. I na dodatek jeszcze w innych rankingach ma bardzo dużą tak zwaną wartość edukacyjną, wartość dodaną, o której też rozmawiałem ze specjalistami od ewaluacji jakości kształcenia na różnych poziomach. No i wydaje mi się, że to jest naprawdę powód do satysfakcji. Także gratulowałem panu dyrektorowi Kłosowi, ale gratuluję również temu, który przyczynił się do powstania tej szkoły. Bardzo dziękuję. Ja z satysfakcją obserwuję rozwój liceum. To przede wszystkim zasługa szefa, czyli pana dyrektora Tomasza Kłosa i zespołu, który ten rozwój powoduje. No, i rzeczywiście jest tak, że te sukcesy są na wielu polach. No i także to, o czym pan wspomniał, ta wartość dodana, która jest przecież jakoś mierzalna, bo porównuje się wyniki, porównuje się wiedzę na tych kandydatów z tym, co oni dzisiaj reprezentują. No i właśnie tak. Ta, jeśli chodzi o tę wartość dodaną, to znakomicie się nasze liceum sprawdza. No właśnie, a to oznacza także no, jakby takie no, zaangażowanie społeczne, no bo w ten sposób się w pewnym sensie wyrównuje szanse. Panie rektorze, bardzo dziękuję za, przepraszam, że zawracałem głowę, ale wydaje mi się, że rzecz jest godna uwagi i warta tego, żeby kilka chwil poświęcić. Wielkie dzięki, na miłego pewno dnia. To ja bardzo dziękuję i no jest to przedmiotem dumy,
ludzi uniwersytetu. No ale przede wszystkim jest zasługą zespołu pod kierunkiem pana dyrektora Tomasza Kłosa. Tak jest. Gratulujemy stworzenia też tego zespołu. Gratulujemy całemu zespołowi stworzenia dobrej atmosfery. Wszystkiego najlepszego. Do zobaczenia, do usłyszenia, panie rektorze. Dzięki. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Do widzenia. Wojciechem Małeckim, członkiem zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej. Zapraszam serdecznie. Łączę się z Wrocławiem, z panem Wojciechem Małeckim. Halo, halo. Tak, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Rozmawiam teraz z panem Wojciechem Małeckim, z ekspertem i członkiem zarządu między innymi Fundacji Perspektywy, która robi rankingi między innymi liceów. Chciałbym zapytać pana jako człowieka, który już długi czas pracuje nad ewaluacją wyników edukacyjnych różnych szkół. Chciałbym zapytać, czy pan mógłby odpowiedzieć, bo z tego co wiem, to perspektywy nie uwzględniają tak zwanej edukacyjnej wartości dodanej. Dlaczego tego się nie da tak łatwo zmierzyć i dlaczego to, co to jest ta wartość dodana i co pan o tym sądzi? Rzeczywiście ranking perspektyw nie uwzględnia edukacyjnej wartości dodanej. Nie dlatego, że ona nie ma znaczenia, wręcz przeciwnie, ma znaczenie. Można powiedzieć, że trzeba komplementarnie traktować wyniki egzaminów zewnętrznych, czyli matur i edukacyjnej wartości dodanej. Ale umieszczanie tego w rankingach, no, kapituła doszła do wniosku, że jest troszkę skomplikowane. Trzeba po prostu zrobić jakieś prace studyjne, tak, żeby prawidłowo to uwzględniać. Inna jednak jest troszkę logika budowania EWD, a inna rankingu. Ranking opiera się na prostych wynikach, na wynikach maturalnych, na wynikach punktowych, które przynoszą uczniowie, tak, i sumy średnie są tymi podstawowymi wskaźnikami. Natomiast edukacyjną wartość, te wskaźniki edukacyjnej wartości dodanej buduje się w sposób znacznie bardziej złożony. Po pierwsze, istotą jest tutaj pokazanie jakby przyrostu umiejętności wiedzy względnej. To nie są wartości bezwzględne. To jest pierwsza zasadnicza różnica. Ranking ilustruje przyrosty i wartości bezwzględne, a edukacyjna wartość dodana wartości względne. Z definicji EWD dla całego kraju jest równy z zero. EWD w tym przypadku to jest ten przyrost między gimnazjum a maturą, czyli tak, przyrost między początkiem jakiegoś etapu kształcenia a jego końcem. To jest zero. Odchylenia, no, świadczą na korzyść albo
nie korzyść. Pokazują, w jakim stopniu szkoła przyczyniła się do rozwoju ucznia. Im większy jest ten wskaźnik EWD, tym ten wpływ szkoły jest większy. EWD musi być uwzględniać zatem cechy i jednego egzaminu, i drugiego. Tak. A więc jest liczone w czterech obszarach, bo takie egzaminy są w gimnazjum i do takich i można pogrupować egzaminy maturalne w bloki odpowiadające egzaminom gimnazjalnym. Mówimy jeszcze o gimnazjum, bo w tym roku po raz ostatni dla liceów ogólnokształcących EWD była liczona gimnazjum matura. Od przyszłego roku będzie już szkoła podstawowa matura, ale dla techników to jest zupełnie odrębna sprawa, one nie są porównywalne, nie porównuje się techników i liceum, nadal będzie jeszcze gimnazjum i matura, dlatego że ostatni maturalny rocznik po gimnazjum opuszcza szkoły w przyszłym roku. A więc jest tutaj szereg problemów do wyjaśnienia. Ja myślę, że jest to otwarta ścieżka uwzględniania w rankingach perspektyw edukacyjnej wartości dodanej. Trzeba po prostu trochę nad tym popracować. Rozumiem. Bardzo dziękuję za te wyjaśnienia. No, były bardzo merytoryczne. Natomiast chciałbym też porozmawiać, ponieważ no, osobiście jako człowiek, który przeszedł ścieżkę edukacyjną w całości, zaczynając ją jeszcze głęboko, no, nie tak bardzo głęboko, no, ale jednak w PRL-u, no, muszę powiedzieć, że no, bardzo wiele zawdzięczam edukacji. I ta wartość dodana szkół i organizacji pozaszkolnych i można powiedzieć ludzi, których się spotyka na drodze, to jest rzecz dla mnie fundamentalna. To znaczy faktycznie ta kwestia no, tego zysku, który może uzyskać nawet słaby uczeń na starcie, poprzez uczestnictwo w jakimś procesie edukacyjnym, no, wydaje mi się naprawdę ważny aspekt. Ten aspekt chyba był też ważny w przypadku formułowania nowej matury i tworzenia też gimnazjów, prawda? To znaczy ten aspekt właśnie takiej ścieżki, no jednak wyrównywania szans. Tak, zgadzam się z panem w zupełności. To jest bardzo ważne. Szkoła ma dawać możliwości rozwoju uczniom, tak. Każdemu uczniowi. Oczywiście w inny sposób, ale każdy taką szansę powinien uzyskiwać. Nie wszystkie szkoły z tego korzystają, czy potrafią to zrobić, ale jednak wiele jest takich, które te szanse uczniom dają i wcale nie muszą być to te najlepsze szkoły w mieście, województwie czy kraju. No tak, no akurat... Ale jeszcze jedno powiedzmy, że tak. Ranking EWD, jak powiedziałem, ma charakter względny. Tak. A to nam mówi, o ile przyrosło, a nie do ilu przyrosło. Tak jest. Bo duży przyrost, a końcowy rezultat wcale nie taki wysoki. Tak, tak. Oczywiście kwestia tej też dostępności do studiów w kontekście właśnie konkursów przedmiotowych, czyli jakby premiowania uzdolnień poszczególnych uczniów, to jest też chyba kwestia ważna, prawda? To znaczy uwzględnienie tej... Dostęp do studiów regulowany jest w tej chwili niemal wyłącznie na zdecydowanej większości kierunków poprzez wyniki egzaminu maturalnego. Tak, ale z dodatkiem laureatów olimpiady. Tak, oczywiście na wszystkich uczelniach laureaci olimpiad mają wejście z góry, że tak powiem już, ale pozostali muszą się tak. Uczelnie mają różnego rodzaju wyjątki, tak. Uznają inne jeszcze konkursy, robią same takie konkursy, żeby tych najlepszych pozyskiwać. Jest to walka o dobrego studenta po prostu. Tak jest. Proszę pana, bardzo, bardzo dziękuję za merytoryczną
i bardzo cenną ocenę tego, tych parametrów, którymi posługują się różne rankingi, bądź się nie posługują, ale mogłyby, bądź będą w przyszłości być może. Bardzo dziękuję. Cieszę się, że mogliśmy wesprzeć właśnie tę opinią, tą opinią jakby no prawdę o liceum Uniwersytetu Łódzkiego, które w tym rankingu obecnym osiągnęły bardzo dobre wyniki, to liceum osiągnął bardzo dobre wyniki, bo oczywiście uczniowie osiągnęli bardzo dobre wyniki na maturze oraz byli laureatami olimpiad. Serdecznie dziękuję. Ja dodam, też gratuluję liceum uniwersyteckiemu. Te wyniki są różne i też to pan powiedział, chciałbym podkreślić, że wyniki rankingu wszystkiego to są efekty pracy uczniów i nauczycieli. Tak. To nie jest tak, że to jest składanka wyników uczniów niezależnie od szkoły. Oni pracują na to w zespołach przez długi czas. To nie są jakieś piki pojedyncze, pojedynczych sukcesów. To jest efekt systematycznej pracy przez lata. No właśnie. A jeszcze na dodatek dodajmy, że liceum trwa 12 lat i to jest no, dla mnie imponująca droga przez 12 tak, lat. Takie wspinanie się w tych rankingach. Jest. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Pozdrawiam serdecznie Wrocław. Dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję. Dziękuję, mam nadzieję. Dzień dobry, cześć, witam w podcaście. Jestem dzisiaj w gościnie we wspaniałym liceum i mam w studiu pana dyrektora Tomasza Kłosa. Dzień dobry. Witam serdecznie, panie rektorze. I panią dyrektor, wicedyrektor, panią Maryniak Agatę. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za zgodę na zainstalowanie tutaj mojego studia przenośnego. Chciałbym pogratulować przede wszystkim najpierw, pogratulować tego, że liceum, ponieważ jesteśmy w liceum imienia Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, publicznym liceum Uniwersytetu Łódzkiego i chciałbym pogratulować przede wszystkim tego, że w dwóch aż jakby dyscyplinach to liceum osiągnęło rewelacyjne wyniki. Mianowicie najwięcej, jeśli idzie o region łódzki, zdających maturę i najwięcej laureatów olimpiady. W jednym roku takie dwa sukcesy. No ale liceum już jakiś czas trwa, to jest kilkanaście lat. 12 lat, 12-latek i po 12 latach taki sukces, no naprawdę gratuluję. I druga sprawa, wczoraj rozmawiałem z panem prezesem Fundacji Perspektyw, która robi rankingi, no i dowiadywałem się, czy oni uwzględniają, jakie uwzględniają kryteria i tak dalej, i tak dalej. No i zapytałem, czy uwzględniają na przykład wartość dodaną. Oni stwierdzili, że oni tego nie uwzględniają. To się zakończyło, te badania związane z projektem unijnym zakończyły się bodajże w 2015 roku. No ale zdaje się, że liceum także w tym rankingu, gdyby taki był, takiej wartości dodanej, to by mogło wygrać, prawda? Tak, ja po pierwsze bardzo dziękuję panu rektorowi, że zechciał do nas przybyć. Ja jestem tylko gospodarzem podcastu. Tak, dla nas pan jest panem rektorem i proszę wybaczyć, ale tak będziemy to dalej kontynuowali. Dziękuję serdecznie, bo to bardzo miłe. Pan rektor śledzi nasze losy od dawien dawna, jest naszym wiernym kibicem. Gratulacje od niego są bardzo częste, bo też coraz częste są nasze sukcesy, więc jest powód. Tak, tutaj są trzy kwestie. Pierwsza to jest ranking perspektyw, który nie obejmuje edukacyjnej wartości dodanej. Druga kwestia to jest ranking
Wasza edukacja, który to ranking już obejmuje edukacyjną wartość dodaną. I trzecia sprawa to jest zdawalność matur, wyniki olimpiad i sama edukacyjna wartość dodana. Ale o edukacyjnej wartości dodanej wspaniale nam powie zapewne pani wicedyrektor. Dzień dobry Państwu. Edukacyjna wartość dodana. No tak, ona jest niemierzalna w perspektywach, dlatego że perspektywy biorą pod uwagę matury, matury podstawowe, matury rozszerzone i olimpiady. Ale tylko pozornie nie jest mierzalna, dlatego że olimpiady, wartość dodana wpływa na olimpiady, a te olimpiady wpływają na wynik matur. Przypomnę słuchaczom, słuchaczowi, słuchaczce, że wartość dodana to jest ta wartość, którą szkoła może dać uczniowi, nawet słabemu, ale podczas edukacji w takiej szkole, która ma dużą wartość dodaną, uczeń dokonuje niesamowitych postępów, to znaczy ten skok jest większy aniżeli w tych szkołach, które mają mniejszą wartość dodaną i które na przykład gromadzą bardzo dobrych już na starcie uczniów, tak? No tak, to się mierzy, to się porównuje. Porównuje się egzamin kiedyś gimnazjalny, obecnie egzamin ósmych klas z egzaminem maturalnym. No i mierzy się właśnie ten przyrost wiedzy, mhm, uczeń tutaj ma w naszej szkole. I umiejętności. I w naszej szkole no, ten przyrost wiedzy jest duży. Nic zresztą dziwnego, ponieważ są tutaj takie specyficzne, powiedziałabym, szkoły w szkole, czyli szkoła właśnie języka łacińskiego. Tak? No wiadomo, że uczniowie, jak tutaj przychodzą, nie umieją nic, bo język łaciński nie jest nauczany w szkołach podstawowych, a my, właściwie pani profesor Kolenda stworzyła tutaj taką szkołę języka łacińskiego, która powoduje, że ten przyrost wiedzy jest niezwykły. Tak? Uczniowie zdobywają tutaj laury na olimpiadach krajowych, ale i międzynarodowych. Tak. Mhm. I to przekłada się zarówno na zdawalność matur, dlatego że każda olimpiada, którą na stopniu centralnym uczniowie ten sukces osiągną, to ona przekłada się na 100% na maturze. I stąd też, jeżeli mamy dużo olimpijczyków, to się przekłada na zdawalność ranking perspektyw. Tak. Ponieważ to są wszystko te setki na maturach. Tak, zarówno na maturze podstawowej, jak na maturze rozszerzonej od razu. Mhm. Więc można sobie łatwo to policzyć, prawda? Że jeżeli mamy 4, 5, 8, 18 olimpijczyków, to się przekłada zarówno na 100% na maturze podstawowej, jak i na rozszerzonej, bo wtedy uczniowie deklarują wszystko, co tylko mogą. Jeżeli no i oczywiście tacy ludzie z laureaci olimpiad mają wstęp właściwie pewny na wszystkie wybrane uczelnie. No, uczelnie. To już tak naprawdę no, jest autonomia uczelni, prawda? To już uczelnie o tym decydują. Ale zazwyczaj tak to właśnie jest. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Oprócz samego procentowego wyniku zdawanych matur jest bardzo ważna sprawa zdania w ogóle matury. Tak. I w historii naszej szkoły nigdy jeszcze matury nie oblał. Mamy nadzieję, że to będzie kontynuowane w tym roku. Także 100% zdawalności w historii szkoły, myślę, że to jest ważna sprawa. No znakomity wynik, po raz kolejny gratulacje. Dziękuję serdecznie. Trzymamy kciuki za wszystkich tegorocznych maturzystów oczywiście, tak. I pozdrawiamy ich z tego miejsca. Także jesteśmy szczęśliwi, te trzy takie mierniki są równie istotne. Ale panie dyrektorze, jak to się robi? Jak to się robi, że w ciągu 12 lat można stworzyć dobre liceum z dobrymi wynikami? Jakaś recepta dla konkurencji może nie, ale może, no, może jakieś trzy elementy, ja myślę, które budują taką. Że rzeczywiście... Poza kształceniem klasycznym, o którym już słyszeliśmy. Że rzeczywiście tutaj tych elementów jest bardzo, bardzo, bardzo dużo wbrew pozorom. To nie jest łatwa sprawa. I jeżeli miałbym na to popatrzeć takim okiem budowniczego, prawda? Bob budowniczy. Tak, to bym zobaczył najpierw budynek, prawda? Tak, tak.
No, co by dużo nie powiedzieć, potrzebne są godne warunki pracy uczniów i nauczycieli. I uniwersytet. Tak, stworzył. I uniwersytet, powiem to z całą szczerością, nigdy nas nie zawiódł, nie tylko w sprawach związanych z samym budynkiem, ale również w sprawach no, takiej współpracy bieżącej. Pragnę tutaj nadmienić, że dla nas Uniwersytet Łódzki jest organem prowadzącym szkoły, dla szkół miejskich organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego dla szkół łódzkich, będzie to miasto Łódź, więc rola tutaj organu prowadzącego, trudno ją przecenić, bardzo za to dziękujemy. Więc no, jeżeli byśmy tak popatrzyli, to budynek, prawda, i dobra atmosfera ze strony osób, które prowadzą tą szkołę. No ale oczywiście to w żaden sposób nie wystarczy. To może dalej podążajmy. No jeżeli już wejdziemy do tego budynku, to zobaczymy tam wspaniałych profesorów, mistrzów. Osoby, które są... Częściowo ze stopniami naukowymi. Tak, chociaż to nie jest tutaj decydujące. Mamy znakomitych nauczycieli, którzy są nauczycielami uniwersyteckimi, ale równie wspaniałych nauczycieli, którzy pracują bądź tylko w naszej szkole, bądź też również w innych szkołach łódzkich. Czyli no, mistrz, prawda, czyli nauczyciel, czyli ta osoba, za którą uczniowie podążają. No i cóż, no oczywiście sami uczniowie, to nie chodzi o to, że ja ich tutaj, prawda, na trzecim miejscu wskazuję, ale tak sobie po prostu patrzę na tą budowlę. To jest oczywiście niezmiernie ważne, no bez uczniów nie byłoby szkoły, powiedzmy sobie zupełnie szczerze, ale dobrej szkoły bez dobrych nauczycieli też pewnie nie, by nie było. I my jesteśmy szkołą, która przyjmuje dzieci. Pan rektor tutaj patrzy, a właściwie spojrzał na górę, bo też my mamy taki budynek, który jest bardzo nośny, to jest stara fabryka Pończoch, w którym się mieści nasze liceum. To się bardzo, bardzo przenosi pewnie takie odgłosy z sali języka polskiego, panie rektorze. Słychać szuranie krzesłami. Tak. Ale myślę, że to nam nie przeszkadza w odbiorze. To dodaje wręcz takiego uroku i autentyczności. Więc jak sobie pomyślę, to musi być to takie połączenie. My nie przyjmujemy, tylko jak pięknie kiedyś w pewnym wywiadzie powiedziała pani wicedyrektor, samych geniuszy. My przyjmujemy no, dzieci takie, jakby to powiedzieć, Gatko, jak ty to nazwałaś? Że przyjmujemy po prostu uczniów, którzy są tak naprawdę chętni do tego, żeby tutaj pracować. To nie muszą być uczniowie, którzy są doskonali, perfekcyjni na starcie. Ja bym do tych mistrzów jeszcze dodała, poza tym, że tutaj są rzeczywiście nauczyciele bardzo wybitni, to ja myślę, że najważniejszy, tak z mojego oczywiście punktu widzenia, jako wicedyrektora, jest zespół. Zawsze gra się zespołem. Stworzenie zespołu, dobrego takiego zespołu szkolnego, to naprawdę nie jest prosta rzecz. Bardzo łatwo go zepsuć. To można zepsuć w jeden dzień, jedną decyzją, natomiast buduje się go latami. I to, co myślę, tutaj pan dyrektor zbudował z panem dyrektorem Kaczmarkiem, ja do tego dołączyłam późno i w takiej sytuacji dosyć dramatycznej, to jest zbudowanie zespołu. To jest naprawdę największa zasługa.
Co to oznacza? No oznacza to to, że wszyscy tak naprawdę nauczyciele, którzy tu pracują, są odpowiedzialni za tą szkołę. Oni się wzajemnie uzupełniają, oni sobie pomagają. Są pewne rzeczy, które nie muszą być centralnie sterowane. To nie musi być decyzja koniecznie dyrektora czy wicedyrektora, bo nauczyciele wiedzą, jak mają postępować. Oni wiedzą, że potrzebne jest zastępstwo. Oni wiedzą, oni wyprzedzają pewne fakty. Oni nas bardzo wcześnie powiadamiają o swoich problemach, o chorobach też. To naprawdę wszystko wpływa na płynność działania szkoły. No te dramatyczne sytuacje to rozumiem, że pan Kaczmarek, choroba i śmierć. Tak. I ten zespół jest nie do przecenienia. To jest fantastyczny zespół ludzi, naprawdę. Chociaż ludzie są ułomni i mieliśmy tutaj próbę zburzenia tego naszego zespołu. Sam zespół się z tym rozprawił, prawda, z próbą destrukcji. To też należy akcentować. To nie jest tak do końca idylla. To ludzie mają różne skłonności. Z tym też się niestety musieliśmy w pewnym momencie uporać, ale to zupełnie inna kwestia. Jeszcze jeśli mogę dodać, jeśli mówię o zespołach, to myślę nie tylko o takich rzeczach personalnych, ale przede wszystkim tym, że w szkole nie gra się solo, tak? Bo są zespoły przedmiotowe. Tak. I ten zespół przedmiotowy jest nie do przecenienia. Tutaj wicedyrektor nie może tak naprawdę uzurpować sobie prawa decyzji o wszystkim, jeśli chodzi o zespół przedmiotowy, bo nie jest specjalistą z tych wszystkich dziedzin, tak? Tak. Chociażby. I dlatego te zespoły przedmiotowe, jeżeli one dobrze działają, jeżeli na ich czele stoi dobry przewodniczący zespołu przedmiotowego, to jest naprawdę ważne, bo to oni sobie tą pracę układają. Próbne matury, częstotliwość tych matur, oni dobierają te matury do poziomu trudności i tak dalej. To tak naprawdę przekłada się na te sukcesy. No ale właśnie, wspomnieliście Państwo o tym, że warunkiem bycia dobrym absolwentem jest bycie dobrym uczniem. Dobrym uczniem można być niekoniecznie będąc świetnym uczniem wcześniejszego etapu, ale trzeba mieć ambicje. To znaczy trzeba chcieć pracować. No na pewno. Trzeba chcieć pracować. Ja jeszcze, jeśli pan rektor pozwoli, wrócę do tego zasadniczego pytania, prawda, jak to się robi. No właśnie. My jesteśmy jedną już chyba naprawdę z nielicznych szkół, które kształcą we wszystkich dziedzinach. Nie jesteśmy szkołą zdominowaną przez nauki, przez klasy ścisłe, przez klasy biologiczno-chemiczne, przez klasy humanistyczne. My te wszystkie komponenty w naszej ofercie zawieramy. Czyli mamy klasę humanistyczną, mamy klasę społeczną, mamy klasę nauk ścisłych, i mamy klasę chemii i nauk o życiu. To jest wyzwanie. Łatwiej jest niewątpliwie być jednotematycznym w swoim wymiarze. My w tej chwili również jesteśmy szkołą dwujęzyczną w tym segmencie humanistycznym i matematyczno-przyrodniczym. Czyli jesteśmy takim klasycznym, ale nie w rozumieniu starożytników. Tak, tylko takim klasycznym liceum ogólnokształcącym. No tak, w jakimś sensie ta uniwersalność odpowiada też związkom z uniwersytetem, który także jest... Jasne, oczywiście, że tak. No, ogarniający. Chcemy, żeby wszyscy tutaj byli naszymi partnerami, wszystkie wydziały były naszymi partnerami. No i tą jedną klasę, czyli chemii i nauk o życiu, od wielu, wielu lat prowadzimy we współpracy, podkreślam to, we współpracy z Uniwersytetem Medycznym. Ta klasa nie jest szkołą
patronacką Uniwersytetu Medycznego, tak, ale jest prowadzona we współpracy, oczywiście, żebyśmy dobrze tę współpracę rozumieli, no, Uniwersytet Łódzki prowadzi to liceum, kwestie programowe, prawda, kwestie jakichś tam pewnych uprawnień Uniwersytetu Medycznego, to jest inna sprawa, ale jest to oficjalnie współpraca, która jest zagwarantowana stosowną umową między dwoma rektorami Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Medycznego. Pamiętam ten moment, kiedy rzeczywiście były nawet chęci zacieśniania tych. Tak, no właśnie, więzów. Tak, mieliśmy wspólny, tak jest, wspólnie funkcjonować. My się z tego cieszymy. Rzeczywiście ta klasa chemii na Ugorzyciu, ona cieszy się bardzo dużą popularnością. Tak, taką największą, myślę, w województwie. To dobrze, ale no właśnie, nie tylko chemia i nauki o życiu, ale wszystkie inne. No tak, ja pamiętam, kiedyś spotkałem, ponieważ zdaje się, że liceum jest również aktywne w mieście społecznie, w tym sensie, że spotkałem kiedyś pana dyrektora na stacji z gośćmi z Izraela. Tak, tak. Nasza szkoła ma to szczęście, że nosi imię Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Czyli imię osób, które ratowały pod groźbą śmierci. To bardzo, bardzo ważne, w sposób bezinteresowny, naszych braci w czasie II wojny światowej. Rola Polaków tutaj jest ogromna. Prowadziliśmy taką klasyczną wymianę z Izraelem wtedy, kiedy było to możliwe, kiedy ta pandemia nas tutaj nie dopadła. No tak, to zmieniło wiele na całym świecie. To zmieniło wiele. To były piękne czasy tej wymiany. No właśnie, Agatko, przecież razem mamy do tej pory. Razem tak. Robiliśmy tą wymianę. Nie takie nam się udało zrobić, tak, rzeczywiście wymiany. To były bardzo, bardzo ciekawe rzeczywiście kulturowo rzeczy, które robiliśmy. Dzieci izraelskie przyjeżdżały do domów naszych tutaj, dzieci polskich. To był no, ogromny taki kulturowy jakby wyzwanie, a jednocześnie tak, sposobność. Wyzwanie, prawda? Które zaczynało się tak naprawdę od kuchni, ponieważ przyjęcie gości akurat z Izraela rzeczywiście powodowało nam to, że najpierw trzeba było się dowiedzieć, co oni jedzą, jak można ugotować i tak dalej. A bardzo udane wymiany, naprawdę. Izraelska strona, mieliśmy jeszcze kontakt. Mamy z szefem tamtej wymiany, tak, przesympatycznym Hanochem. A który tak naprawdę ze swojej strony tutaj w Izraelu bardzo popiera takie wymiany zamiast takiego tak zwanego takiej wycieczki po Polsce tylko i wyłącznie tak jak to jest robione w Izraelu często, takiego obowiązkowego wyjazdu do obozów koncentracyjnych tylko. Natomiast on bardzo promował te właśnie nasze wymiany. Taką otwartość. Kiedy się przyjeżdżało do żywej Polski, tak? No w tej chwili warto by to odrodzić. I żywej Łodzi, która jest słynna z wielokulturowości i tolerancji. To wiele takich sympatycznych chwil. Wspominamy je często. Tak, to był fajny czas. Może uda się do niego powrócić. No tak, ale ta wielokulturowość też jest obecna w tym, co pan dyrektor powiedział. Pani wicedyrektor chyba też to potwierdziła, że no, macie państwo dwujęzyczne
Oddziały. Tak? O, to tutaj już się w ogóle nie odzywam, bo to jest domena pani wicedyrektor. Takie moje dziecko, jest, tak. To jest bardzo interesujące, bo na to jest zapotrzebowanie, jak się wydaje. Tak mi się wydawało. Wydawało mi się, że rzeczywiście jest na to czas. To jest oddział dwujęzyczny w tej chwili. Pierwsze klasy jest jeden oddział dwujęzyczny w takim aspekcie humanistycznym bardziej i drugi w przyrodniczym. To zresztą pomysłodawcą tego przyrodniczego oddziału była pani rektor. Ona nam podpowiedziała to. No i będziemy kontynuować w przyszłym roku też ten oddział dwujęzyczny. Myślę, że jest na to zapotrzebowanie i zainteresowanie też jest, tak jak widzę po rekrutacji obecnej. Wzmacniamy, to nie jest matura to nie jest matura IB, tak? To nie jest matura międzynarodowa czy brytyjska. To jest matura polska rozszerzona z takimi elementami języka. I myślę, że to rzeczywiście to jest dobra formuła, tak bym powiedziała, dlatego że uczniowie zdają egzamin też po polsku, czyli oni mają mechanizmy, żeby zarówno po polsku, jak i po angielsku mówić na przykład o historii, bo tu historia jest takim przedmiotem, który można zdawać dwujęzycznie, tak? Czyli elementy nauczania tak. I słownictwa w tym języku tak. Są w trakcie nauczania zwykłego tak, w klasie. Tak. Czyli polega to na tym, że uczniowie zdają historię rozszerzoną i historię Polski po polsku, bo byłoby to absurdalne, gdyby nagle zaczęli się uczyć historii polskiej po angielsku. Natomiast ten aspekt dwujęzyczny dotyczy historii powszechnej. I to wydaje mi się naprawdę ma duży, duży sens. A historia jest u nas znakomicie prowadzona. W tym roku 4 laureatów Olimpiady Historycznej. Jeszcze raz gratulacje. Tak, ja tutaj prowokuję pana rektora. Nie, to nie jest prowokacja. Tak. Pan... Historyków i to mówiąc o szkole, to też jest taka szkoła historyczna, tak? Tak. Historyczna w sensie wypracowana szkoła, wypracowane metody nauczania historii i nauczania do olimpiad historycznych, co nie jest takie proste. Ja tutaj przyjmuję trochę rolę prowadzącego i cały czas nurtuje mnie to pytanie. Cały czas pan dyrektor prowadzi szkołę. Cały czas mnie nurtuje to pytanie, co jeszcze? Jest budynek, są ludzie, musi być atmosfera. Musi być atmosfera. A to ciekawe, bo właśnie pan prezes fundacji wczoraj wspomniał o tym, że są takie rzeczy, których się nie da wymierzyć algorytmem. Rankingi nie mierzą czegoś takiego, jak właśnie atmosfera. Panie rektorze, tak zupełnie szczerze to powiem, że ja nie jestem jakimś wielkim entuzjastą wszelkiego rodzaju rankingów. Bo właśnie są rzeczy, które są kompletnie niemierzalne, a one dają ogromny efekt. I też to wcale nie świadczy o szkole, czy się jest w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym, piątym, szóstym. Bo tak naprawdę o szkole oprócz tego świadczy również to, czy dzieci się dobrze czują w tej szkole, czy jest taka atmosfera właśnie współpracy. Mówiąc w największym skrócie, czy chętnie przychodzą na lekcje. Dokładnie, czy też chętnie uciekają z lekcji. Ale też i kwestia sukcesów, tak? Tutaj to też jest bardzo relatywna rzecz. Moim, tak jak myślę sobie o szkole, moim największym sukcesem wcale nie były te wyniki na przykład stuprocentowe matury, które miałam oczywiście, jeśli chodzi o język angielski z rozszerzenia i z podstawy. A moim największym sukcesem był kiedyś wynik 50 czy 50 kilku procent uczennicy. Bo to było tak dalekie od niej, jak zaczynała, tak? A jak to jest mierzalne? A w żaden sposób. W żaden sposób ktoś spojrzył, uczennica zdała na 55%, żaden sukces. To był dla mnie i dla tej uczennicy ogromny sukces. I takich perełek, takich rzeczy właśnie też poszukujemy tutaj w tej szkole i w nauczaniu. To jest ciekawe bardzo. Proszę, panie dyrektorze, chciał pan zadać pytanie. Ja jestem skromny wobec was. Chciałem już zmierzać tak w stronę. No, właśnie chciałem zapytać o największą, z jednej strony największe życzenie na przyszłość, co by było takim największym życzeniem, a z drugiej strony, no, czy jest jeszcze jakaś bolączka, o której należałoby powiedzieć?
żeby uświadomić. Ja jeszcze powrócę do tego budowania, prawda, ta atmosfera. Przepraszam, ale powiem jeszcze jedną rzecz i tutaj wspomnę mojego serdecznego przyjaciela, świętej pamięci pana dyrektora Wirosława Kaczmarka, który na podobne pytanie, które zadaje tutaj nam pan rektor, powiedział, że jeszcze jest potrzeba oparcia szkoły o pewne wartości. I zapytany, gdzie by tych wartości się doszukiwał, powiedział w dekalogu. Jeżeli szkoła nie jest oparta na wartościach, jeżeli w tej szkole się kłamie, na przykład, to ta szkoła wcześniej czy później musi się wywrócić. Musimy na pewnych uniwersalnych zasadach opierać naszą działalność względem młodzieży. I staramy się to czynić, staramy się wpajać im no właśnie takie ogólne, najważniejsze zasady. Rozumiem, że szkoła jest również formująca, nie tylko dająca wiedzę, ale również formuje człowieka. Tak, tak. Ja myślę, że coś w tym jest. Oczywiście my tego nie robimy, jakby to powiedzieć, w sposób, który by się nie godził. Jesteśmy szkołą apolityczną, żeby była jasność. Czyli no tutaj nie ma miejsca na... Publiczna szkoła. Tak, tak. Nie ma miejsca na politykę, ale formatujemy w jakiś sposób dzieci. Chociażby czynią to nasi nauczyciele. To jest druga myśl, która przyświecała Mirkowi. Kiedy będzie dobra szkoła? Kiedy nauczyciele będą mieli autorytet? I oni tym swoim świadectwem, tym autorytetem również budują tą szkołę. Tak, no Boże, no musimy być świadkami, prawda, w pewien sposób. No trudno, żebyśmy swoją postawą zaprzeczali. No tu jest właśnie coś, co ja bardzo często powtarzam. No, esencją uniwersytetu jest relacja mistrz-uczeń i kwestia nie tylko właśnie samej wiedzy, która teraz może być w bardzo wielu miejscach zdobywana. Natomiast podstawą jest ta jednia myślenia, mówienia, czynienia, prawda? Coś, co Dzieci bardzo szybko wychwycą osobę, która jest nieszczera, która gra. To trzeba być absolutnie takim naturalnym. No, jak w słynnej bajce Andersena, prawda, to dziecko Król jest nagi wypowiedziało i to jest właśnie... Obiecuję, że przeczytam po zakończeniu naszej audy. Ja bym może jeszcze dodała tutaj, że szkoła powinna być taką przystanią i takim dawała spokój nie tylko uczniom, poczucie spokoju, poczucie bezpieczeństwa, ale też i nauczycielom. To jest naprawdę niezwykle ważne. Ja myślę, że takie poczucie teraz nauczyciele nasi mają. Natomiast ponieważ szkolnictwo jest krytykowane, prawda? No wiadomo, że zmieniają się i programy, i dużo tej krytyki jest. Ja myślę, że szkoła również powinna być taką wyspą oporu edukacyjnego. To nie jest moje sformułowanie, ja tego nie wymyśliłam, ale te wyspy są konieczne. Czyli na przykład to, że my uparliśmy się i mamy taki pomysł, że to będzie liceum ogólnokształcące. Nie tylko z nazwy, ale i rzeczywiście z treści. I to chociażby jest taką wyspą oporu, bo to nie jest coś, co się w tej chwili uprawia.
Natomiast coraz węższa specjalizacja. Coraz węższa specjalizacja, a my jednak uważamy, że nie, szczególnie jeżeli jest liceum czteroletnie, bo te dzieci przychodząc do liceum nie mają jeszcze wizji swojej pracy. Tak. Oni mogą sobie to wszystko zmienić, oni mogą sobie to przeformułować. I co wtedy, jeżeli my mamy 5 klas z tym samym profilem? Tak? Natomiast nawet jeżeli jest profil określony, to tak czy inaczej te inne przedmioty nie schodzą na plan trzeci. Tak? No może na plan drugi czasami, ale nie na plan trzeci czy czwarty. To są nadal ważne przedmioty. I to jest moja taka wizja szkoły, że ona ma być taką właśnie wyspą. Bardzo ładna. Pan rektor pytał, czego byśmy chcieli, prawda? No tak, jakaś może tak. Złota rybka, gdyby się pojawiła. Złota rybka, ja to zawsze mówię, najlepiej nie przeszkadzać, prawda? To jest taka chyba cenna zasada. My wiemy, co mamy czynić i najlepiej nie przeszkadzać. I pewne rzeczy rzeczywiście wymagają czasu, prawda? 12 lat uniwersytetu, znaczy liceum uniwersyteckiego, no najlepiej o tym świadczy. 12 lat, proszę Państwa, 12 lat to jest, no, można wykształcić się jako człowiek radykalnie w ciągu 12 lat. Mamy już własnych doktorów, prawda? No tak, tak. Także czas to jest olbrzymia siła i w związku z tym właśnie to życzenie pana dyrektora daje mi dużo do myślenia, to nie przeszkadzać. Bardzo, bardzo dziękuję za nie. A pani dyrektor jeszcze chciałaby dorzucić jakieś życzenie? Życzenie, żebyśmy z tą wyspą jakby ostali się, bo tak. Wyspa to jest czymś, wyspa jest czymś samym. Wyspa oporu edukacyjnego, tak, tę myśl podejmę. Może być pierwsze słyszę, ale. Miejmy nadzieję, że to będzie taka wyspa brytyjska. Tak, tak. Która jest trwała. Pani dyrektor jest anglistką, więc ja się nie dziwię oczywiście, że ten aspekt, ale rzeczywiście to nawet ja powiem tak zupełnie na marginesie. Ta nie przeszkadzać oraz ta wyspowatość oporu, ona jakoś się wiąże jedno z drugim. To są wartości po prostu autonomii pewnego rodzaju ludzkiej. Człowiekowi jako człowiekowi trzeba dać się rozwijać, prawda? I najlepszym zadaniem właśnie szkoły chyba jest właśnie wyzwolenie tych sił rozwoju w każdym. W każdym człowieku, tak jest. Wielkie dzięki. To my dziękujemy serdecznie, dziękujemy. Byłem dzisiaj gościem Liceum Ogólnokształcącego, Liceum imienia Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. To jest publiczne Liceum Uniwersytetu Łódzkiego. Byłem gościem pana dyrektora i pani dyrektor. Jeszcze raz wielkie dzięki i do usłyszenia, do zobaczenia. Kłaniamy się. Dziękujemy.